Przez całe lato, aż do niemal końca października, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu można, proszę Państwa, oglądać wystawę, która prezentuje możliwości wykorzystania technik nieinwazyjnych do badania mumi egipskich. Jest to niezwykle ważne, bowiem bez rozwijania bandaży, bez naruszania struktury jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę bardzo wiele cennych informacji. Od 2015 roku takimi właśnie badaniami zajmuje się zespół kilkorga specjalistów z. Warsaw Mummy Project, który na wspomnianej wystawie podzielił się z publicznością wynikami swojej pracy. Zaproszenie do Eureki przejęła pani Marzena ożarek szilkę antropolog fizyczny i paleopatolog z kliniki onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współkierownik Warsaw Mummy projekt czyli warszawskiego projektu mumiowego, tak to przetłumaczę bardzo zgrzebnie pani Marzena Żarek jest również dyrektorem powstałego w tym roku centrum Mummy Research Center Dzień dobry Dzień dobry Ile mamy mumii egipskich w Polsce? To jest bardzo trudne pytanie, bo musimy zastanowić się, czy chodzi nam o całe mumie, czy też o ich fragmenty, ale takich całych ludzkich mumii jest około dziesięciu. Większość z tych naszych mumii została przywieziona do Polski pewnie w wieku XIX, a może nawet i wcześniej, ale dopiero właściwie teraz y, odkrywamy ich tajemnicę. Tak, tak naprawdę polskie mumie badamy już od ponad 50 lat, natomiast to były badania radiologiczne przy użyciu tylko rentgenu. Teraz mamy możliwość zastosowania tomografii komputerowej o bardzo wysokiej rozdzielczości, która daje nam naprawdę ogromne możliwości badawcze. Tak było z mumią, która jest u nas od niemal 200 lat. Wspominam o mumii z Muzeum Narodowego w Warszawie. Całkiem niedawno poznaliśmy jej prawdziwą naturę. Proszę przypomnieć tę historię, bo ona naprawdę jest zadziwiająca. Tak, chodzi o mumię tajemniczej damy. To jest mumia, która przyjechała do Polski w 1826 roku jako dar dla Uniwersytetu Warszawskiego. I właścicielem do dziś jest Uniwersytet Warszawski. Mumia znajduje się w depozycie Muzeum Narodowego. I przez wiele lat mumia znajdowała się pod podpisem Kapłan Hordze Huti. Kiedy przyjechała do Polski, ówczesne media pisały, iż jest to mumia kobiety. Która pochodzi z królewskich grobowców Tep. I tak funkcjonowała w XIX wieku. I tak funkcjonowała w XIX wieku. Kiedy odczytano inskrypcję na trumnie, odszyfrowano, iż trumna należy do kapłana Hordze Hutiego, więc zmieniono płeć mumii. I została sklasyfikowana i zinwentaryzowana jako mumia mężczyzny. Do 2015 roku, kiedy wyjeżdżała z Muzeum Narodowego w Warszawie do kliniki Afidei w Otwocku, gdzie prześwietlaliśmy wszystkie mumie z muzeum, jechała jako kapłan Hordżahuti. Kiedy przejechała przez tomograf komputerowy, już na pierwsze, że to oka, widzieliśmy, że coś jest nie tak. Później wykonałam dokładne analizy antropologiczne, pomiary, mogliśmy przyjrzeć się dokładnie zachowanym tkankom i mieliśmy już bardzo niedługo, po tych badaniach, stuprocentową pewność, iż mamy do czynienia nie z mumią starszego mężczyzny, ale z mumią całkiem młodej kobiety. Mhm. I to jeszcze później okazało się, że jeszcze kobiety w ciąży. Nie wiadomo, kim była? Cały czas to jest duża zagadka. Wiemy, że miała najdroższy sposób mumifikacji z możliwych. Musiała pochodzić z wyższej warstwy społecznej. Miała dosyć bogate wyposażenie miała amulety i była też mumią okradzioną. Podejrzewaliśmy, iż w mumie była jakaś ingerencja ponieważ mumia miała takie dwie dziury pod rękami na klatce piersiowej i wyglądało też, jakby nie miała części bandaży ponieważ mumie były bardzo grubo bandażowane, a na bandaży były jeszcze zakładane całuny. Ta imczada ich nie ma. Więc podejrzewaliśmy, że może był jakiś rabunek, i mieliśmy rację, dlatego że na klatce piersiowej, poza jednym malutkim amuletem sercowym, nie znaleźliśmy żadnych amuletów. Na szczęście. Przepiękne cztery amulety synowie Horusa, których rekonstrukcję można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, znajdowały się na brzuchu mumii. Więc złodzieje się nie mogli wiedzieć, że niżej dalej są skarby, bo pewnie by nie przetrwała w tak dobrym stanie. Ja rozumiem, że te skarby Państwo obejrzeli dzięki właśnie tej technice. Tomografii komputerowej, one nie są wyjęte, oczywiście. Nie są wyjęte, w tej chwili nie ma potrzeby rozwijania mumi, wyjmowania skarbów ani kości. My, poza analizą skanów, tak jak robią to radiolodzy i stosowaniem takich podglądów radiologicznych, robimy również modele i dzięki zrobieniu modeli trójwymiarowych możemy dosłownie wyjąć wszystko z mumi, tak jak amulety czy chociażby czaszkę. I to mogą Państwo zobaczyć na poznańskiej wystawie w Muzeum Archeologicznym. Właśnie te skany, fotografie, modele trójwymiarowe, wszystko to, co zostało. Przedsięwzięte w związku z opracowaniem owej mumii. Tak, w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu jest wyświetlany trójwymiarowy obraz mumii, jak się rozwija. Więc tak naprawdę oglądający wystawę mogą zobaczyć więcej, bo widzą mumie nie tylko w bandażach, widzą tkanki, substancje bitumiczne, widzą kości, pakunki kanopskie, które znajdują się w środku mumii to są takie pakunki z organami oraz zmumifikowany płód. Tutaj jeszcze jedna uwaga, bo to może umknęło i być może słuchacze będą mieli wątpliwości. Powiedziała pani, że na sarkofagu widniało imię kapłana Horze Hutiego, czyli ta kobieta po prostu była włożona w nie swój sarkofag, czy tak? Dokładnie tak. Bardzo dużo mumii w światowych kolekcjach znajduje się nie w swoich sarkofagach, dlatego, że były to albo pamiątki z podróży, albo konkretnie celowane zakupy do kolekcji. I łatwo było wybrać ładną mumię, a do niej dobrać na targu od złodziej opakowanie. Na wystawie można zobaczyć te naukowe etapy odkrywania tożsamości fizycznej owej mumii, ale także i można tam podziwiać portret tak zwany przyżyciowy tej kobiety, który został sporządzony. Tak, my mamy nawet dwie rekonstrukcje twarzy, ponieważ jak zbadaliśmy damę i chcieliśmy przywrócić jej oblicze, zgłosiliśmy się do dwóch specjalistów. Jednym jest Hugh Morrison, drugim jest dr Chantal Milani, włoska antropolog sądowa. Czy Ta naukowcy wiedzieli o swoich mieniach, tak? Nie Dowiedzieli, dowiedzieli się w momencie, kiedy przysłali nam oboje rekonstrukcje, wówczas pierwszy raz zobaczyli efekty swojej pracy i zaczęła się duża dyskusja. No właśnie, ale ciekawa jestem, czy stworzyli podobne portrety? One są podobne. Są podobne, są robione różnymi metodami, bo Szantal robiła w oparciu o skany tomografii komputerowej i model. Szantal jest trójwymiarowy, twarz mu mi, głowa mu mi się obraca. Natomiast Hugh dostał zdjęcia. Też wykonane w oparciu o tomografię, ale zdjęcia czaszki, i w ten sposób pracował Hugh. Domyślam się, że obie wizualizacje są dostępne na wystawie. Bo, tak, tak, tak obydwie, są prezentowane. obydwie są na wystawie dostępne. Jest również film pokazujący, jak taką rekonstrukcję twarzy trójwymiarową krok po kroku się wykonuje. Drugim ciekawym obiektem wystawy, która jest zatytułowana Tajemnicza Dama Studia i Perspektywy, czyli już tytuł nakierowuje nas na główną bohaterkę tej ekspozycji, ale. Teraz od czerwca dołączyli Państwo do wystawy jeszcze jedną mumię mumię chłopca. Tak jest to chyba najbardziej podróżująca mumia w Polsce. Jest to mumia, której właścicielem jest Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu. Przez wiele lat ta mumia znajdowała się w tym muzeum. Później trafiła do muzeum w Krakowie, a jesienią zeszłego roku odwiedziła Lublin. W Lublinie udało nam się tą mumię przebadać. W marcu tego roku uzyskaliśmy zgodę i wykonaliśmy skany tomografii komputerowej na znakomitym aparacie. I potem padł pomysł, żeby Mumia dołączyła do wystawy Time Chadama Studia i Perspektywy, która jest też takim właśnie początkiem Centrum Badań Mumii, takim punktem, w którym już możemy mówić, że w Polsce powstaje ośrodek, który ma koordynować, wspierać projekty mumiowe świata. A czy my coś więcej wiemy na temat tego chłopca? Skąd ta mumia w ogóle znalazła się w Polsce? Ta mumia została przywieziona przez biskupa do Muzeum Archidiecezjalnego z Niemiec. Bliźniacza mumia znajduje się w Niemczech. Jest taka zagadka z tą mumią troszeczkę związana. Wiemy, że była opisywana jako mumia ośmioletniego chłopca. Do dziś nie wiemy na jakiej podstawie, bo dopiero badania były przeprowadzone w tym roku. I te badania potwierdziły, iż mumia należy do ośmioletniego chłopca. Więc tak naprawdę zastanawiamy się, czy ktoś wcześniej nie zrobił gdzieś zdjęć rentgenowskich i nie mamy do tego dostępu, a osoby, które to robiły. Już ich nie ma albo nigdzie nie odnotowały takiego faktu. Poza tym, że jest to ośmioletni chłopiec. Tutaj cały czas jest jeszcze długa droga prześledzenia, skąd ta mumia pochodzi i kim ten chłopiec był. Mamy podejrzenie, że pod bandażami jest ukryty papierus. Wiemy, że na klatce piersiowej chłopca znajduje się zwitek. Nie wiemy jeszcze, czy jest to zwitek tkaniny, czy jest to zwitek papierusu. To wszystko jeszcze jest długa droga przed nami. Musimy po prostu bardzo dokładne pomiary wykonać. No i Zobaczymy, co, co nam wyjdzie, może. Zagadka chłopca się rozszyfruje niebawem. Proszę Państwa, jeśli w najbliższych miesiącach będą Państwo mieli okazję odwiedzić Poznań, to naprawdę serdecznie polecamy wizytę w tamtejszym muzeum, muzeum archeologicznym. No i polecamy oczywiście wystawę Tajemnicza Dama Studia i Perspektywy, o której opowiadała dziś Państwu współorganizatorka ekspozycji, pani Marzena Ożarek-Szilke, antropolog i paleopatolog z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor MAMI. Research Center. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Eureka. Audycja popularno-naukowa. I tym zaproszeniem do poznania kończymy dzisiejsze wydanie Eureki. W poniedziałek zaprasza Jakub Domoracki, a ja mówię do usłyszenia, Katarzyna Kobylecka. Polskie Radio. Program Pierwszy. Jedynka.